Audycja powstała przy współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, sponsora audycji. 71 151 i profil jedynki na Facebooku. Czy ktoś z Państwa pamięta dawne wydania Lata z Radiem, kiedy był i dziadek Włodek, czyli Włodzimierz Łuszczykiewicz i była też Akademia Lata z Radiem. Myśmy uczyli, oczywiście bawiąc w formie jak najbardziej letniej. Myśmy przed pewnymi rzeczami ostrzegali i chcemy wrócić do tej tradycji w Lecie z Radiem i porozmawiać o takich rzeczach, których być może nie dostrzegamy gołym okiem, a które mogą nam nawet w czasie lata zagadniać. Dlatego naszym gościem w sobotnim wydaniu Lata z Radiem jest doktor Habilitowana Magda Rosińska z Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam. Ja serdecznie. chciałam jeszcze powiedzieć, że oczywiście na całej trasie Lata z Radiem są stanowiska PZH. Mogą państwo przyjść, porozmawiać, no i zadawać wszelkie pytania. A mamy rozmawiać dzisiaj o HCV, czyli wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Od razu dodam, że całkiem niedawno odkrytym jest to młodziak, bo z 1989 roku wtedy nastąpiło odkrycie tego wirusa. Tak, zgadza się. Wcześniej były takie przypadki wirusowych zapaleń wątroby, o których mówiło się, że są to nie A, nie B. Tylko no, nie wiadomo co. Tylko nie było wiadomo co, a właśnie w 1989 roku, czyli naprawdę bardzo niedawno. Ten wirus HCV, czyli wirus zapalenia wątroby C, został wyizolowany. Czy my nie przestraszymy naszych słuchaczy, którzy głównie słuchają lata z radiem na wakacjach? Skąd oni mogą wiedzieć, czy po pierwsze nie są już nosicielami, a po drugie, czy podczas takich banalnych czynności, jak. Kichnięcie, kaszel, picie z jednego kubka, wiadomo, obozy, kempingi itd., itd. nie złapią tego wirusa. Rzeczywiście podczas takich codziennych czynności jesteśmy całkowicie bezpieczni, ani przez kichanie, ani przez podanie dłoni, czy używanie tych samych kubaczków, nie zakazimy się wirusem HCV. No niemniej, jednak to jest bardzo poważny w tej chwili problem. Sporo osób rzeczywiście może być zakażonych i co gorsza, o tym nie wiedzieć. I myślę, że tu jest nasza duża. Jak jak długo mogą nie wiedzieć o tym? Bycie zakażonym wirusem dość długo nie daje żadnych objawów. Bywa, że nawet przez kilkadziesiąt lat osoba od zakażenia czuje się zupełnie dobrze, całkowicie dobrze. Bywa, że ma pewne objawy, które przeszkadzają w życiu codziennym, ale mogą... nie kojarzy tego. Dokładnie. Nie być zupełnie kojarzona ani przez takiego chorego, ani też nawet przez lekarza pierwszego kontaktu. Mówię tutaj o osłabieniu, mówię tutaj o uczuciu zmęczenia, bólach stawowych dobrze, ale ktoś teraz nas słucha i pomyśli sobie: zaraz, zaraz, ja mam syndrom permanentnego zmęczenia. No Jak w takim razie wykluczyć bądź potwierdzić obecność tego wirusa w naszym organizmie? Jakie badanie jest? Konieczne? Zasadniczo możemy potwierdzić lub wykluczyć, wykonując badanie laboratoryjne. Jest to test z krwi, stosunkowo prosty. Może się okazać, że konieczna jest dalsza diagnostyka, ale pierwszy test, bardzo prosty z krwi, wykonuje większość laboratoriów. Pani doktor, pani powiedziała o takich zwykłych codziennych czynnościach, typu właśnie mycie rąk, kaszel, kichanie. W takim razie idźmy dalej. Czy Mamy się bać kosmetyczki, przekłuwania uszu, akupunktury, czy takie osoby, które się poddają tego typu zabiegom, są narażone na większe ryzyko złapania tego wirusa. I tak i nie. Tak, dlatego że wirus C po to, żeby się przenieść z jednego człowieka, bo zawsze źródłem tego zakażenia będzie inna zakażona osoba, po to, żeby się przenieść, potrzebuje kontaktu z krwią. To może być bezpośredni kontakt, ale może być właśnie poprzez jakieś narzędzie, które zostało użyte, żeby wykonać zabieg u osoby, która była zakażona. I następnie nieodpowiednio wysterylizowany w związku z tym dochodzi do wprowadzenia zakażonego, skażonego materiału do organizmu drugiej osoby. I jeszcze jedna przestroga, na przykład dla kierowców, którzy mają uprawnienia ratowników medycznych albo po prostu są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Muszą pamiętać o tym, że rękawiczki są niezbędne, bo nigdy nie wiadomo, czy osoba ratowana nie jest nosicielem, bo ta osoba ratowana też może nie mieć takiej świadomości. Pani doktor, jeszcze na koniec takie pytanie: Czy wirus? zapalenia wątroby typu C równa się żółtaczka. Powszechnie tak się nazywa żółtaczka C na przykład. Natomiast żółtaczka jest objawem. Żółtaczka to jest zażółcenie skóry, zażółcenie białkowe koka. coś co widzimy. Natomiast 2 c HCV to jest taki skryty zabójca, cichy zabójca, a dlaczego? Dlatego że przez wiele lat nie ma żadnych objawów. A w tym nie ma żółtaczki. Przebieg taki typowy z żółtaczką może się rzeczywiście pojawić na początku po zakażeniu, po kilku tygodniach od zakażenia. Natomiast to jest rzędu no, 20% osób zakażonych, że takie właśnie objawy wystąpią. Więc nie można powiedzieć w żadnym wypadku, że to jest żółtaczka. Wirus zapalenia wątroby typu C. Niekoniecznie i nie zawsze równa się żółtaczka. Po drugie, stosunkowo niedawno odkryty, ale jest to wirus bardzo podstępny, który sobie może żyć uśpiony w organizmie nawet kilkadziesiąt lat. Po trzecie, nie bójmy się kogoś, kto na nas kichnie, prychnie. Natomiast zastanówmy się, czy zakład kosmetyczny, zakład tatuażu, czy punkt akupunktury posługuje się rzeczywiście sterylnymi, tak. jednorazowymi igłami. Wtedy mamy pewność, że ten wirus nie przeniknie do naszego organizmu. Doktor Habilitowana Magda Rosińska z zakładu epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH była gościem sobotniego lata z radiem. Audycja powstała przy współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, sponsora audycji.